Szanowny panie dyrektorze, szanowni goście, drogie panie organizatorki tej pięknej wystawy, wystawy bliskiej mojemu sercu. Bliskiej mojemu sercu po pierwsze dlatego, że poświęcone jest pamięci mojego dziadka, doktora Ludwika Zamenhofa, a po drugie, że związana jest z Warszawą, miastem mojego szczęśliwego dzieciństwa. Okoliczności sprawiły, że nie udało mi się przyjechać do was na miłe zaproszenie na otwarcie wystawy. Ale dzięki przemyślności i technice mojego przyjaciela, Romana Dobrzyńskiego, mówię do was z Warszawy. I mówię do was nawet z ulicy Ludwika Zamenhofa, jednej z setek ulic tego imienia rozsianych po najrozmaitszych miastach naszego globu. Ale wśród tych ulic Zamenhofa warszawska ulica wyróżnia się. Dlaczego? Dlatego, że tutaj pod numerem 9 stał dom, w którym doktor Ludwik Zamenhof spędził wiele lat swojego życia, w którym mieszkał, w którym pracował. I w którym później pracował mój ojciec, doktor Adam Zamenhof, a z kolei także i moja matka Wanda. Moje szczęśliwe dzieciństwo w gronie rodzinnym, spędzone w gronie rodzinnym, zostało niestety tragicznie przerwane jesienią 1939 roku. Nadeszły lata 1942-1943, lata zagłady Żydów warszawskich. Setki tysięcy ludzi szło ulicą Zamenhofa, gnani tam do transportów śmierci. Przeszły tam córki doktora Zamenhofa, Zofia i Lidia. Przeszedłem i ja, cudem później ocalony. W 50-tych latach na ulicy Zamenhofa mieszkałem także i ja. Ówczesny urząd kwaterunkowy przydzielił mi wówczas mieszkanie na odbudowującym się Muranowie i dopiero wprowadzając się zobaczyłem, że na domu jest tablica Zamenhofa numer 8, a więc zaledwie o jeden numer mniej niż nosił historyczny dom mojego dziadka. W tym domu przemieszkałem dobre parę lat z żoną i dwiema córeczkami, prawnuczkami doktora Zamenhofa. Dzisiaj wszystkie ulice Zamenhofa w świecie będą prowadzić nie do świata wojen i nienawiści, lecz do świata tolerancji, braterstwa i zrozumienia między ludźmi. Świata, w którym różnice etniczne, różnice kulturowe, czy wyznaniowe, czy nawet różnice przekonań nie będą powodem niesnasek czy wojen, lecz staną się w myśl słów hymnu esperantystów, staną się przyczynkiem do wielkiej wspólnej rodziny narodów. A wielorakość, wielość kultur stanie się wielkim bogactwem ludzkości. Ufam, że ta wystawa przyczyni się do rozpowszechniania idei głoszonych 100 lat temu przez doktora Zamenhofa i wciąż jeszcze aktualnych.